Dzisiaj jestem w kolejnym sklepie. Mam nadzieję, że w środku będę mógł coś dla Was nagrać. Zapraszam. Piękna makieta w stylu amerykańskim. Przepiękna. Przepiękne wykonanie w stylu amerykańskim, dlatego warto Wam to pokazać, chociaż tyle. Canadian Pacific, Canadian National Railways. Przepiękny drewniany most. Przy wejściu do sklepu jeszcze wita nas tutaj taka fajna mała makieta w skali N. I tutaj mamy typowe CN, Canadian National Railways pociągi. I tutaj takie gabloty jeszcze są z pociągami. Mapa Ontario, ciekawa, trochę zdjęć. I tak ciekawie to wygląda. No witajcie. Kolejny tydzień mojego pobytu w Kanadzie i kolejna moja wycieczka, którą sobie zrobiłem. Wiedziałem, że jakiś sklep umknął mojej uwadze i to taki dość pokaźny. Z makietą. Gdzieś go widziałem, gdzieś mi to wyskoczyło w internecie. Jakoś nie mogłem tego później znaleźć i tutaj nagle olśniło mnie i udało mi się właśnie dzisiaj pojechać tam. To się nazywa The Credit Valley Railway Company LTD. Proszę bardzo. Taki to właśnie sklep. Sklep znajdujący się w Mississaudze, a więc dość blisko od Hamiltonu. Ja sobie tutaj wybrałem akurat trasę tą, że tak powiem, bezpłatną. A więc ona w zależności od godzin różnie to bywa. Ja byłem w takich godzinach przedpołudniowych, południowych, także to jakoś tak w miarę to przejechałem. W każdym razie 40 minut, te 58 km tu bodaje, no może trochę mniej. W każdym razie wycieczka się bardzo udała. Dlaczego się bardzo udała? Udała się dlatego, że po prostu udałem się do bardzo fajnego miejsca. Teraz tak, może pokażę tutaj, jak to wygląda, bo macie też zdjęcia, które ja tam, zaraz się wyświetlą te zdjęcia, które ja zrobiłem, wyświetliły wam się już też filmy. No niestety nie można było za bardzo kręcić, robić zdjęć, jeżeli chodzi o sam sklep, a sklep to olbrzymia hala, gdzie po prostu jest mnóstwo produktów. Przede wszystkim produkty w skali H0 i N, to są dwie podstawowe skale tutaj stosowane. I oczywiście absolutnie tabor amerykański. To już jest trzeci sklep, w którym jestem. Kupienie tutaj taboru europejskiego praktycznie graniczy z cudem. Nie ma takich, przynajmniej w nowych sklepach takich produktów nie ma. Są produkty oczywiście typu na przykład jakiś tam elementów krajobrazu, landschaftu, elementy do makiety, tory, coś tam, niecoś się pojawia. Natomiast tutaj generalnie królują firmy rodzime i raczej trudno jest tutaj doszukać się czegokolwiek europejskiego. To są akurat kadry tutaj z samej makiety. Makieta rzeczywiście jest bardzo fajna. A tutaj mamy już kadry właśnie z samego sklepu. Tutaj po lewej stronie
wiszą kontenery, i to są kontenery produkcji kanadyjskiej, manufakturowe. Nie są one w jakiejś tam dużej cenie, myślę, że około 30 dolarów kanadyjskich za 3 kontenery 40-stopowe. Myślę, że to jest dobra cena. No i tutaj mamy już po lewej stronie pierwszą półkę właśnie z wagonami. Są ułożone generalnie rodzajami wagonów i też są ułożone firmami produkcyjnymi. Jest też trochę takich starszych wagonów, także jest na czym oko je zawiesić. Tutaj akurat widzicie po lewej stronie, tego może dokładnie nie widać, ale za tymi kratami na dole są lokomotywy, u góry są też wystawione lokomotywy. Tu jest troszeczkę też figurek, aczkolwiek figurki w tej chwili stoją trochę w innym miejscu. To są jakieś zdjęcia troszeczkę starsze. Tak, tutaj możemy sobie właśnie zobaczyć, jak wygląda ekspozycja właśnie lokomotyw. Mnóstwo lokomotyw. Przede wszystkim lokomotywy kanadyjskie. Lokomotywy kanadyjskie oraz, że tak powiem, amerykańskie, ale generalnie są to lokomotywy kanadyjskie. Idźmy dalej. Tutaj kolejne kadry z makiety. I tutaj kolejne półki, na których jest mnóstwo różnych właśnie modeli. Modeli jest po prostu bardzo dużo. Tutaj widzicie, to jest jeden z, że tak powiem, jak to nazwać, jeden z tuneli, w których się chodzi, jeden z alejek. No tutaj akurat wchodzimy do kasy już. Tak, no ktoś się pokusił, ładnie zrobił nam tutaj i może tak, rzeczywiście farby. Farby są troszeczkę już inaczej zrobione. Jednak nie wiem, czy akurat COVID ma na to wpływ, ale jednak troszeczkę wizualnie sklep się zmienił. Jeżeli chodzi o takie wyposażenie typu Landschaft, no to powiedzmy szału nie ma. Tutaj właśnie jest po mojej lewej stronie, tutaj jest właśnie makieta, natomiast ona tam zakręca później dalej w lewo, natomiast po prawej stronie są półki z modelami, tutaj akurat budynków. No troszeczkę rzeczywiście jest to zmienione, ja troszeczkę inaczej to widziałem, ale to są takie tak naprawdę drobne zmiany. Najprawdopodobniej też związane właśnie z... O właśnie, tu jest troszeczkę inaczej, bo tu jest jeszcze makieta, której już tutaj nie ma. To jest makieta wielkoskalowa. Tej makiety wielkoskalowej w tej chwili tutaj nie ma. Jest tylko ta makieta małoskalowa. To są te takie, powiedzmy, skala przybliżona do skali G. Tutaj jest w tej chwili takie zrobione zaplecze, w którym panowie sobie tam różne rzeczy robią. No widać, że ewidentnie na pewno, zresztą zobaczcie, tutaj jest jeszcze jedna makieta, której też nie ma w tej chwili, nie ma jej tutaj, także troszeczkę się ten sklep mimo wszystko zmienił. Tak, tutaj już te zdjęcia już widzieliście, a więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o sklep. Ale też przygotowałem wam tutaj, akurat pan mi zwrócił uwagę, że łatwo otworzyć stronę tego sklepu, właśnie wersję tej strony komputerową, a nie wersję tą, która jest w komórce, ponieważ ja próbowałem przez komórkę szukać pewnego zestawu wagonów i lokomotyw i po prostu nie znalazłem, bo jednak wersja na Androida jest bardzo, bardzo skąpa. Może tak, najpierw pokażę wam główną stronę, co ona tutaj przedstawia. Oczywiście mamy tutaj firmy, których modele można kupić. Tutaj oczywiście mamy
firmy, których absolutnie praktycznie nie znamy. Może Wolters czy Rapido to są Atlas, to są takie ewentualnie firmy, które znamy, no i oczywiście ESU, chociaż to jest pierwszy i jedyny póki co sklep, gdzie można kupić było wyroby ESU. Generalnie tutaj wyrobów ESU raczej nie ma. I tutaj właśnie, to co tutaj, zaraz do tego wrócę, tutaj oczywiście jakieś reklamy, że tak powiem, różne modele okolicznościowe, tutaj na przykład okolicznościowy model wagonu ukraińskiego, takiego, który powstał właśnie z racji pomocy Ukrainie. Ale mnie też interesuje tutaj to, co jest napisane tutaj, o właśnie, czyli H0 Scale by Rapido Trains. To jest, zaraz zobaczymy, co nam wyskoczy, bo jeszcze tego nie, na to nie patrzyłem. O właśnie, tutaj mamy pokazane, jakie modele mają być wykonane właśnie tego przewoźnika Go Transit. Dlaczego o tym mówię? Widzieliście te wagony na stacji tutaj w Hamiltonie i mam też nadzieję, że jutro czy któregoś dnia uda mi się wyskoczyć właśnie na obserwowanie tychże wagonów. Może tak, wejdźmy od razu tutaj, bo chciałem to w inny sposób, ale może w ten sposób będzie łatwiej. Ja sobie taką rezerwację pewnie tych wagonów zrobię, o ile one będą dostępne. I tutaj mamy właśnie te typowe piętrowe wagony. Ja sobie akurat wybrałem tutaj ten zestaw numer kończący się szóstką. Może uda mi się pokazać większe. Może nie, nie wiem czy to jest. O, tu jest troszeczkę większy. Tak, ale generalnie o te wagony zielone mi chodzi. Do tego oczywiście lokomotywa, także taki zestaw sobie wymarzyłem. Czy z tym zestawem akurat wrócę, to nie wiem. Akurat mi tutaj dzwoni telefon domowy. Przepraszam, ale na to wpływu nie mam. Także chciałem pokazać, ponieważ zejdę na pewno dla Was filmować te składy. I takie właśnie można powiedzieć przewoźnik tutaj regionalny. Zresztą są też nie tylko pociągi, ale również autobusy w tej firmy, a więc warto, warto, naprawdę warto, pewnie będzie taki sobie wagon czy zestaw wagonów mieć. Zobaczymy. Być może akurat nie wiem, czy się skuszę, to tak tylko mówię, że takie mam tutaj akurat marzenie. Natomiast mamy tutaj całą listę tego, co możemy w sklepie kupić. Może zobaczmy, jakie mamy zestawy w tym sklepie. Troszeczkę no, długo, długo trwa uruchamianie strony. Tutaj mamy akurat tory, mamy jakieś wagony, jakieś, to takie bardzo podobne do Pendolino nawet. Jestem ciekaw, Bachmann, nie, oczywiście to nie jest Pendolino. To akurat był jakiś pociąg amerykański. W każdym razie tutaj mniej więcej można zobaczyć. Tutaj dość popularny jest ten Thomas i przyjaciele. No, firma Bachmann też bardzo, tutaj bardzo. Także są też rzeczywiście sety kanadyjskie. Może by mi się udało pokazać jakiś set kanadyjski. Nie wiem, czy mi się to teraz uda, bo to rzeczywiście dość długo te strony tutaj wchodzą. Ale widziałem, o, jest tutaj jakiś set kanadyjski akurat. A ciekawe dlaczego. W każdym razie oglądałem jakieś też składy kanadyjskie. Może tak, pokażę tylko jeszcze szybciutko lokomotywy. Wszystkie, o. Przeróżne lokomotywy. Ja się akurat lokomotywami tak bardzo nie interesowałem, ale patrzyłem przede wszystkim na te lokomotywy tego Go Transit czy Go Transfer. To mnie interesowało, natomiast tutaj jest mnóstwo ciekawych właśnie, chociażby na przykład taka lokomotywa Canadian Pacific Rail, więc
sporo ciekawych właśnie modeli można zobaczyć. No, ceny też ciekawe, no, ale miejmy na uwadze, że w tych warunkach $300 to równowartość 300 zł, jeśli chodzi o zarobki, tak myślę mniej więcej. No, ale rzeczywiście warto sobie pooglądać na tej stronie, także macie tutaj tą stronę, możecie na nią zajrzeć, zobaczyć. Ja pewnie do tego sklepu jeszcze wrócę przy okazji jakiegoś wyjazdu, bo dzisiaj akurat nic jako nie kupiłem, bo zależało mi na tych wagonach zobaczyć, ale niestety nie było, więc kupiłem sobie jeszcze po prostu jakiegoś jednego łosza tutaj do prac, które robię tutaj na miejscu i tak naprawdę na tym się moje zakupy zakończyły. Także dziękuję Wam za uwagę. Taki krótki kolejny odcinek, ale myślę, że to był wyjazd dość owocny. No i teraz mam nadzieję, że od jutra uda mi się zacząć kręcić filmy z żywymi pociągami. Tutaj rozeznałem się trochę, jeżeli chodzi o rozkład jazdy, więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Także dzięki serdeczne. Zapraszam do pozostania jeszcze na zdjęcia z makiety i do zobaczenia. Cześć.